Agnieszka Cegielska, kłaniam się, witam Państwa bardzo serdecznie. Malborzanka, absolwentka zacnego liceum, które właśnie obchodzi swój jubileusz. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło, że mogłam tam uczęszczać, że mogłam zdać maturę i że w ogóle mogłam tego doświadczyć, bo myślę sobie, że jestem tu, gdzie jestem. Jestem na przykład w swoim domowym studiu telewizyjnym, co oznacza stół, lampę i tutaj potrzebne dodatki. Mój syn z kolei w swoim pokoju odrabia lekcje online i proszę mi wierzyć, w tych czasach, w których się znaleźliśmy, bo nagrywam to dla Państwa nieco wcześniej, na przykład jak obserwuję mojego 11-letniego syna, to on cały czas mówi: mamo, ja pragnę wrócić do szkoły, ja pragnę normalności. I myślę sobie, że właśnie ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, też pokazuje nam, jak ważna jest ta szkoła. Ja miałam to szczęście, żeby trafić na fantastycznych nauczycieli, na super klasę matematyczno-fizyczną. Nie powiem Państwu, kiedy zdawałam maturę, bo nie pamiętam. Wiem, że zostało mi 59 do setki. Nie zdawałam z matematyki, bo mój wychowawca, profesor Makura, doskonale myślę, że zdawał sobie sprawę z tego, że ja z matmy byłam bardzo kiepska. Jako jedna z trzech osób postanowiłam zdawać maturę z biologii, no ale dzięki temu na przykład powstała książka Naturalnie. Pozdrawiam także profesor Radecką, która myślę, że doskonale zaszczepiła nam w sposób bardzo skuteczny miłość do języka polskiego i staram się o tym pamiętać. Ja jestem molem książkowym. O, właśnie tutaj proszę, pokażę Państwu, co czytam, na przykład poradnik ziołowy, takie stare książki kocham najbardziej. Natomiast z tego miejsca pragnęłabym Państwu życzyć wszystkiego, co najlepsze. Szkoła to jest bardzo ważne miejsce dla młodych ludzi. Tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy to jest szkoła w małym mieście, czy to jest szkoła w stolicy, bo my do tej stolicy zawsze zdążymy dotrzeć i swoje sukcesy odnieść. Ale najważniejsze jest właśnie z kim, kto nas kształtuje. Mój syn pięknie powiedział, bo jego szkoła to nie jest najnowszy budynek. Powiedział coś takiego: mamie, ja wiem, że są szkoły nowsze, bardziej nowoczesne w Warszawie, ale szkoła to nie budynek. Szkoła to ludzie, szkoła to nauczyciele, szkoła to przede wszystkim ta atmosfera. Także dziękuję za wszystko, życzę wszystkiego dobrego, samych sukcesów, no i cudownych absolwentów. Dużo zdrowia!